Szóste miejsce zajęli polscy skoczkowie narciarscy w pierwszym w tym sezonie drużynowym konkursie Pucharu Świata w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi walczyli dziś Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki. Była szansa nawet na to, by wskoczyć na podium. Ostatecznie skończyło się jednak na szóstym miejscu. Szkoda, ale na pewno każdy z nas dał siebie wszystko i te skoki chciał oddawać jak najlepsze. No niestety zabrakło też szczęścia do warunków, bo Kamil w dwóch skokach miał ciężkie warunki, jeszcze z niższej belki, później Dawid też nie miał lekko i niestety, no, żeby być na podium, może w tej dyspozycji musi wszystko zagrać. To, co najbardziej cieszyło dziś trenera Tomasa Turnbichlera, to fakt, że najlepsze skoki oddali właśnie Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek, czyli ci nieco młodsi zawodnicy, którzy muszą powoli przejmować pałeczkę liderowania naszej drużynie. A jeżeli chodzi o liderów, no to konkurs drużynowy wygrali dziś Austriacy przed Słoweńcami i Niemcami. Ci ostatni dopiero w ostatnim skoku Andreasa Wellingera zapewnili sobie miejsce na pudle.